wszystkim bardzo serdecznie. Jesteśmy uczennicami z 13 Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. A w filmie tym chcemy przedstawić przebieg naszej pracy oraz jego wyniki. Cześć, jestem Tomek. Jestem uczniem trzeciej klasy profilu biologiczno-chemiczno-matematycznego. Interesuję się piłką nożną i grami komputerowymi. Jestem Piotr Warcholek, chodzę do klasy trzeciej o profilu matematyczno-fizycznym. Interesuję się grami planszowymi, komputerowymi, historią i bronią palną. Cześć, jestem Iga, jestem na Łatwizie. Lubię sztuki walki, deskorolkę i naukę. Nazywam się Paulina, chodzę do trzeciej klasy, jestem na profilu matematyczno-geograficzno-angielskim. Interesuję się muzyką oraz zwierzętami, bardzo lubię chodzić na spacery. Cześć, jestem Agata, jestem w trzeciej klasie o profilu biologiczno-chemiczno-matematycznym. Interesuję się filmami oraz biologią. Hej, jestem Weronika, jestem w trzeciej klasie liceum na profilu matgeoang i lubię koty. Hej, jestem Natalia, jestem uczennicą trzeciej klasy profilu matematyczno-fizyczno-angielskiego. Interesuję się gotowaniem oraz muzyką. Cześć, jestem Uliana, interesuję się muzyką, rysowaniem i nauką. Cześć, jestem Kacper z klasy trzeciej o profilu lingwistycznym, interesuję się architekturą. To jest Małgorzata. To jest Anna. Jesteśmy z klasy biologiczno-chemiczno-matematycznej. Już trzeci rok. Jesteśmy osobami kreatywnymi. Aktywnymi. Nie boimy się wyzwań. I Małgorzata trenuje rolkarstwo szybkie. Anna jest wszelako uzdolniona, więc szkoda wymieniać. Cześć, z tej strony Gosia. Będziemy dzisiaj przeprowadzać wywiad z Wojtkiem oraz Maćkiem. Chciałabym zadać Wam pytanie dotyczące tego, czego brakuje Wam w szkole. No, mi osobiście brakuje na przykład ładowarek, który bym mógł naładować telefon. A dlaczego? No, na przykład często uczniowie dojeżdżają z daleka do szkoły i potrzebują mieć bilet w telefonie, a gdy im się rozładowuje, mogą mieć duży problem. Dlaczego? Ponieważ są wysokie kary za bilety, a niektórzy też również płacą telefonami i bardzo ich potrzebują, a siedzimy jednak w szkole parę godzin i uważam, że jest to bardzo ważne dla uczniów naszej szkoły. Cześć, jestem Iga, jestem tutaj z Polą i będę z nią rozmawiać odnośnie jej potrzeb w szkole. I więc Pola, czego brakuje Ci w szkole? No, myślę, że przydałaby się jakaś taka strefa do odpoczynku, gdzie można się odpocząć. Bo jednak czasami brakuje takiego po prostu zrelaksowania się, ciężko złapać myśli gdziekolwiek. Jest straszny natłok informacji, duży hałas. No, spowodowane to jest wiadomo tym, że jest dużo ludzi. Myślę, że fajnie też by było, jakby w takim miejscu było miejsce, gdzie usiąść. Trochę brakuje mi tego u nas w szkole. Okej. Co u Ciebie powinno się znaleźć w takiej strefie? Myślę, jakieś sofy może. Jakieś nauczniki może wymuszające hałas. Hej, jestem Joy, mam 17 lat i pochodzę z Krakowa. Jestem uczennicą 13 LO oraz przedstawicielem uczniów tej szkoły. Jestem jedynakiem, posiadam psa, prowadzę głównie zdrowy tryb życia, uprawiam sport oraz interesuję się muzyką. Moimi celami jest zdanie matury, rozwijanie swoich zainteresowań, studia oraz zawieranie nowych przyjaźni. Frustruje mnie duża ilość nauki, duże wymagania, brak czasu, stresu oraz brak komfortu. Liczy się dla mnie przyjaźń, pokój, wolność i sprawiedliwość. Problemem uczniów naszej szkoły okazał się brak miejsca na odpoczynek i wyciszenie się. Utworzyliśmy lejek pomysłów, dzięki któremu rozwiązaliśmy problem. Naszym finalnym pomysłem jest strefa komfortu.
Naszym celem było stworzenie pokoju, które by było miejscem odpoczynku, ale i również miejscem do nauki dla uczniów naszej szkoły. Do relaksu służyłyby nam pufy oraz kanapy, a także wiszący fotel, a do nauki duży stół z krzesłami, półkami oraz słuchawkami, które służyłyby do wyciszenia, oraz stolik na kółkach. Przestrzeń pokoju do relaksu ma zostać wypełniona roślinami i obrazami, które będą przyjemne i kojące dla oka. Tutaj przedstawialiśmy nasz projekt, opowiadaliśmy o nim i o jego funkcjonalności. Sprawdzaliśmy odczucia uczniów. Jest to koniec naszego filmu. Mamy nadzieję, że się podobał i zapraszamy do 13 LO. Do zobaczenia.